Szczęść Boże, Maria Kaliściak, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dzisiaj odrzucanie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz naród. Tymi słowami Jarosław Kaczyński odniósł się do ataków na Kościół i wartości. A do takich sytuacji dochodzi coraz częściej. Mimo gwarancji konstytucyjnych, lewicowi aktywiści dokonują profanacji i czują się bezkarni. Wulgarne napisy na murach, profanacje pomników tęczową flagą, zakłócanie nabożeństw. Do takich zdarzeń dochodziło od lipca w całej Polsce. Szczególnie w pamięci zapada sytuacja z krakowskiego przedmieścia w Warszawie. Aktywiści LGBT przyczepili tęczową flagę do figury Jezusa Chrystusa. O reakcji wiernych mówi proboszcz parafii Świętego Krzyża, ksiądz Robert Berdychowski. Wciąż pytają o znaczenie tego wszystkiego. Jak to jest możliwe, że do takich sytuacji dochodzi teraz? Coś, co mnie do pomyślenia, nawet w tych czasach powojennych, czasach reżimu komunistycznego, a w tym momencie przybiera na sile i ta nowa sytuacja, wydawałoby się wolność, pozwala na tego typu akty profanacji. W październiku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obecne przepisy dotyczące tzw. aborcji są niezgodne z konstytucją. Spotkało się to z głośnym sprzeciwem środowisk proaborcyjnych. Protesty uderzyły nie tylko na rząd, ale i na Kościół katolicki. To nie tylko spór o wyrok, ale spór między kulturą życia i kulturą śmierci, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. To, co się stało później, pokazało, że no po pierwsze istnieje jakiś ogromny atak przeciwko życiu, atak, który jest wyrazem manifestacji kultury śmierci. A skoro używam tego pojęcia kultura śmierci, no to oczywiście, że stajemy tutaj siłą naturalnego skojarzenia w obliczu zmagania kultury śmierci z kulturą życia, o którym pisał genialnie i przenikliwie święty Jan Paweł II w Ewangelium Vitae. Wczoraj do ataków na Kościół i wartości odniósł się wicepremier Jarosław Kaczyński. Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje. Atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Wypowiedź wicepremiera już krytykuje opozycja. To, co wydarzyło się wczoraj w kościele w Starachowicach, jest przerażające, ale jeszcze bardziej przerażające jest milczenie biskupów. Napisała na jednym z portali społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska. Warto zadać pytanie, czy państwo jest gotowe, aby przyjąć zdecydowaną postawę w walce ze złem. Prokuratura umorzyła bowiem postępowanie w sprawie znieważenia pomników tęczową flagą. Powód: śledczym nie udało się znaleźć sprawców przestępstwa. Doniesienie do prokuratury w tej sprawie złożył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Zwrócę się do prokuratury okręgowej w Warszawie z odpowiednim wnioskiem, gdyż jako osoba składająca zawiadomienie w sprawie chciałbym dowiedzieć się, jak wyglądał przebieg całego postępowania. Uważam, że sprawcy tego zdarzenia muszą być wskazani i muszą być wyciągnięte wobec nich konsekwencje. Za miesiąc w Sądzie Rejonowym w Płocku odbędzie się rozprawa w procesie trzech kobiet oskarżonych o obrazę uczuć religijnych. Sprawa z 2019 roku dotyczy rozlepienia wokół jednego z tamtejszych kościołów wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. Problem znieważania uczuć religijnych jest regulowany konstytucją, mówi radca prawny Piotr Żyłko. To mogą być świątynie, mogą być obrazy, mogą być pomniki, niekoniecznie jakby uczucia religijne jednostki. Ustawodawca w kodeksie karnym jakby przewidział trzy kary za to, czyli karę grzywny, karę ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności do lat dwóch. Polska jest dziś krajem praworządnym i lewicowi działacze, którzy łamią prawo, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Zdarza ci się robić zakupy za pośrednictwem internetu? Uważaj, oto kilka wskazówek, jak bezpiecznie kupić towar online i nie dać się oszukać. Ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią przeniosły wiele aspektów naszego codziennego funkcjonowania do internetu. Pracujemy online, sprawy urzędowe załatwiamy online, zakupy również możemy robić online. Statystyki mówią, że około 73% aktywnych internautów, 73% aktywnych internautów korzysta z zakupów online. To bardzo dużo i ten procent cały czas się zwiększa. Wskazuje Mariusz Madejczyk, dyrektor Białostockiego Oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego. Niestety wraz ze wzrostem popularności zakupów w sieci rośnie także cyberprzestępczość. Kradzież naszych danych osobowych, a także danych do naszych kont bankowych to główny cel internetowych oszustów. Najbezpieczniejszą formą płatności jest zatem płatność za pobraniem, choć nie zawsze jest ona możliwa. Jeżeli jakiś sprzedawca
upiera się, że on nie wysyła przesyłki za pobraniem, że można zapłacić za ten przedmiot tylko z góry. Jest to dodatkowo osoba, która okazjonalnie taki przedmiot sprzedaje. Nie widać, aby był to jakiś większy sprzedawca internetowy. Wtedy lepiej zrezygnować z takiej sprzedaży. Zwraca uwagę aspirant sztabowy Roman Szybiak z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Na co więc zwrócić uwagę, robiąc zakupy online? Przede wszystkim musimy być pewni, że sklep internetowy, z którego korzystamy, jest wiarygodny. Powinniśmy przede wszystkim weryfikować historię sklepu internetowego, czytać opinie klientów, czy są zadowoleni, czy faktycznie ten sklep istnieje i czy handluje prawdziwym towarem. Bardzo przydatną rzeczą jest tu baza fałszywych stron internetowych, którą możemy znaleźć w naszej wyszukiwarce. Wystarczy w jednej z popularnych przeglądarek wpisać wyszukiwanie fałszywych stron internetowych, a następnie skopiować link takiego podejrzanego przez nas albo weryfikowanego przez nas sklepu i pojawi się informacja, czy dany sklep jest prawdziwy, czy strona jest prawdziwa, czy też fałszywa. Do tego dochodzą zabezpieczenia techniczne. Powinniśmy korzystać z dostępnych programów antywirusowych. Im lepszy program antywirusowy, tym lepiej, tym bardziej będzie on nas chronił. A ponadto powinniśmy zwracać uwagę na to, jak zbudowane są domeny. Kłódeczka na początku adresu strony sugeruje nam, że korzystamy z bezpiecznego połączenia. Zamawiając paczkę bądź paczki do domu, monitorujemy ich proces dostarczenia, bo i tu mogą być pułapki, na przykład. Czasami nie wiemy, nie pamiętamy o jakiejś paczce, którą zamówiliśmy, albo czekamy na kilka paczek. Przychodzi SMS, że brakuje dopłaty rzędu złotówki, czasami nawet kilkunastu groszy. Jest podany numer konta, na który trzeba te kilkanaście groszy wpłacić, aby paczka mogła zostać doręczona i wtedy, łącząc się z taką stroną, przesyłając te pieniądze, jednocześnie złośliwe oprogramowanie przesyła nasze dane, które zwykle są chronione, i następnego dnia możemy się zdziwić, bo nasze konto będzie wyczyszczone właśnie przez takiego oszusta internetowego. Uważajmy też na zbyt atrakcyjne oferty, czyli produkty, których cena jest nieadekwatna do ich rynkowej wartości. Dlaczego? Niestety może się zdarzyć tak, że kupimy przedmiot pochodzący z przestępstwa. W sieci możemy znaleźć wiele fachowych poradników mówiących m.in. o tym, jak bezpiecznie zrobić zakupy online i nie dać się oszukać. Przykładem jest baza poradników NASK, jaką możemy znaleźć na stronie internetowej www.bezpiecznymiesiąc.pl. Coraz drożej na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań między trzecim kwartałem 2019 a trzecim kwartałem 2020 roku podskoczyły średnio o ponad 10%. Mieszkania w dobrym punkcie zawsze miały swoją wartość. W Trójmieście w cenie są lokale w wysokich budynkach. Punktowce, które mają wspaniały widok, które mają apartamenty z widokiem na Zatokę Gdańską, na wzgórza morenowe, one się zawsze cieszyły powodzeniem. Za piękny widok trzeba niekiedy zapłacić średnio kilkanaście tysięcy złotych za metr kwadratowy. Drogo, niestety, ceny mieszkań rosną w całym kraju. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w trzecim kwartale ubiegłego roku wzrosły one w stosunku do tego samego okresu 2019 roku o ponad 10%. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest kilka, zauważa ekonomista Mariusz Kękuś. Jedną z nich są niskie stopy procentowe. To sprawia, że lokaty są nieopłacalne i obywatele po prostu wyciągają gotówkę z banków. Druga rzecz, mamy sytuację związaną z koronawirusem, czyli niepewność na rynkach finansowych. Obywatele szukają sobie tak zwanych bezpiecznych przystani. A bezpieczeństwo i stabilizację gwarantuje Narodowy Bank Polski, bo to, że stopy procentowe są dziś na rekordowo niskim poziomie, to jedno. Druga sprawa to jasna deklaracja, że nie dość, że nie wzrosną, to mogą zostać jeszcze bardziej obniżone. Tak, dopuszczam obniżenie stóp. Tak, dopuszczam stopy ujemne, które, przypomnę, są w całej strefie euro. W Europie nie są żadnym ewenementem. Zaznaczył prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Obniżenie stóp procentowych to niższa rata kredytu, mówi ekonomista profesor Mariusz Andrzejewski. Działanie w ten sposób Narodowego Banku Polskiego powoduje, że więcej pieniędzy zostaje w gospodarstwach domowych, dlatego że mniej płacą one z tytułu odsetek.
Działanie Narodowego Banku Polskiego sprzyja zaciąganiu kredytów, ale kupując nieruchomość trzeba zwrócić uwagę także na inne czynniki, które znacząco wpływają na cenę. Od 1 stycznia obowiązują przepisy dotyczące energooszczędności nowych domów, podkreśla budowlaniec Tomasz Balcerowski. Muszą być budynkami o wiele bardziej energooszczędnymi. Muszą mieć grubsze ściany, lepiej zaizolowane, muszą mieć elementy wpływające na zużycie energii w sposób korzystny. A to oznacza, że więcej pieniędzy wydamy na materiały budowlane. Faktem jest, że w Polsce tendencja wzrostowa cen mieszkań utrzymuje się od kilku lat. 2015 roku, jak sobie porównamy, to te ceny wzrosły ponad 37%. Co ciekawe, dużo większe są wzrosty na rynku wtórnym, ponad 47%, na rynku pierwotnym 25%. Wzrostu cen nie zahamował nawet kryzys związany z koronawirusem, choć przez zdalną naukę mocno po kieszeni dostali ci, którzy zakupili mieszkania pod wynajem. Będą zaostrzone kary za przestępstwa środowiskowe. Za wywóz śmieci do lasu może grozić mandat do 5000 zł. Natomiast sprawcy najcięższych przestępstw przeciwko środowisku mogą trafić do więzienia nawet na 25 lat. Śmieci w lesie to wciąż ogromny problem. Składowane odpady to najczęściej zużyte opony, stare meble, dywany, rowery czy sprzęt AGD. W samych lasach państwowych w Katowicach to rocznie 10 tysięcy m3 śmieci. To jest ponad 100 tirów, które byśmy ustawili jeden za drugim, wypełnionych po brzegi śmieciami. Mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Marek Mróz. Często w lasach dochodzi do wylewania chemikaliów. Zazwyczaj dopuszczają się tego zorganizowane grupy przestępcze. Niebezpieczne są również nielegalne wjazdy na teren lasów. Trzeba pamiętać o tym, że szlabany czy znaki zakazu, zakaz wjazdu do lasu, to nie są rzeczy postawione tylko i wyłącznie dla odstraszania, tylko to ma konkretny cel. W tym lesie żyją zwierzęta, w tym lesie jest prowadzona gospodarka leśna, w tym lesie chodzą spacerowicze, którzy chcą też mieć troszeczkę spokoju. W całej Polsce na sprzątanie lasów każdego roku przeznaczanych jest 20 milionów złotych. Do tej pory mandat za śmiecenie w lesie wynosił do 500 zł. Teraz ma się to zmienić, informuje wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Proponujemy zwiększenie takiej kary z 500 zł do 5000 oraz obligatoryjność sprzątnięcia. Ważniejsze przestępstwa, te najbardziej rażące, to wiele lat pozbawienia wolności. My chcemy zaproponować aż 25 lat. Resort środowiska zapowiedział również zwiększenie liczby fotopułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowizyjnych i dronów. Oprócz zaostrzenia kar ważne jest również wyrobienie świadomości dbania o środowisko. W tym celu organizowane są różne akcje społeczne, na przykład zabierz piątkę z lasu. Każdy, kto jest na spacerze, kto korzysta z lasu, kto jeździ rowerem, chodzi piechotą, biega, chodzi nordic walkingiem i zobaczy gdzieś w lesie jakiś odpad, jakiś śmieć, butelkę plastikową, puszkę czy też inne zanieczyszczenie, po prostu zabiera z sobą. Mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. Taką przysłowiową piątkę, czyli 5 sztuk odpadów, należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci. Kluczowe jest również zwalczanie i wykrywalność przestępczości przeciwko środowisku przez odpowiednie służby, podkreśla wiceminister Jacek Ozdoba. Są już w tej chwili priorytety policji na lata 2001-2023. To są wywalczanie przestępstw środowiskowych, kolejna kategoria oraz kolejne działania, które dotyczą m.in. szkoleń prokuratorów, policjantów, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Administracji Skarbowej. Ponadto został powołany specjalny zespół do spraw zwalczania przestępczości, który koordynuje te działania. Prace nad projektem zaostrzenia kar są już zakończone. Wkrótce trafi on do kancelarii premiera. Kolejne środowiska bronią kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie przed desakralizacją. Plany na użytkowanie zabytkowej świątyni przedstawiły środowiska lewicowe. Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie przez wiele lat pełnił funkcję kaplicy szpitala uniwersyteckiego. W mediach pojawiła się informacja, że w związku z przeniesieniem się szpitala do Prokocimia ulegnie zmianie przeznaczenie różnych obiektów, w tym także kościoła, alarmuje Stowarzyszenie Wiara i Czyn. W tym świętym Krakowie, Krakowie Jana Pawła II, w tym Krakowie jakże konserwatywnym i pobożnym grozi nam
dość precedensowe jak na polskie warunki zjawisko desakralizacji kościoła. Jak przypomniał historyk i wiceprezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn profesor Piotr Boroń, kościół został zbudowany w XVII wieku i był początkiem karmelitów bosych na polskich ziemiach. Pod koniec XVIII wieku świątynia została oddana na potrzeby szpitala. Kościół przez wiele lat służył chorym i wiernym Krakowa. Dzisiaj środowiska lewicowe chcą z niego uczynić salę koncertową. Pojawia się bardzo dziwna grupa zainteresowanych Krakowian, nieco poszukiwań w internecie prowadzi to do partii Razem. Grupa ta oczekuje desakralizacji kościoła, zmienienie go no, wręcz na zasadzie Związku Radzieckiego w jakąś salę koncertową. Dlatego przeciwko likwidacji kościoła wystąpiło wiele lokalnych środowisk prawicowych oraz wierni. Miasto w tej sprawie nie podjęło jeszcze decyzji. Już za 3 dni Stany Zjednoczone będą miały nowego prezydenta. Joe Biden zapowiada, że w pierwszych dniach sprawowania władzy odwoła niektóre najbardziej kontrowersyjne decyzje swojego poprzednika Donalda Trumpa. Jak przekazał mediom Ron Klein, przyszły szef personelu Białego Domu, decyzje Trumpa, które zostaną odwołane, dotyczą między innymi zniesienia restrykcji dotyczących imigracji do USA z niektórych krajów muzułmańskich, podjęcia kroków w celu powrotu USA do paryskiego porozumienia klimatycznego oraz wprowadzenia obowiązku noszenia masek na terenie obiektów federalnych oraz podczas podróży między Stanami. Te działania władzy wykonawczej przyniosą ulgę milionom Amerykanów. Prezydent-elekt Joe Biden podejmie te działania nie tylko po to, aby zlikwidować najgorsze szkody wyrządzone przez administrację Trumpa, ale również, aby rozpocząć posuwanie naszego kraju naprzód. Klein podkreślił, że pełne osiągnięcie celów administracji Bidena, czyli między innymi uruchomienie programu pomocy w celu likwidacji skutków pandemii COVID-19, będzie wymagało współdziałania Kongresu. Sam Joe Biden obiecuje, że program szczepień obejmie każdą osobę. Look. Our plan is as clear as it is bold. Nasz plan jest jasny, odważny. Chcemy zaszczepić więcej osób za darmo, stworzyć więcej miejsc do zaszczepienia się i zmobilizować więcej zespołów medycznych do robienia zastrzyków. To będzie jeden z najtrudniejszych wysiłków operacyjnych, jakie kiedykolwiek podjął nasz kraj, ale macie moje słowo, damy radę. Joe Biden na drugi dzień po zaprzysiężeniu podpisze szereg rozporządzeń wiążących się z walką z pandemią, które mają zmierzać do ponownego otwarcia szkół i biznesów. Uczyńmy nasze życie pieśnią uwielbienia Boga w odpowiedzi na Jego powołanie. Pokornie i radośnie wypełniajmy Jego wolę, mówił podczas modlitwy Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, ojciec święty zatrzymał się przy temacie powołania. Jak mówił, każde powołanie Boga jest inicjatywą Jego miłości. Najpierw zostajemy powołani do życia. Poi Dio chiama alla fede. Następnie Bóg powołuje nas do wiary i do bycia częścią Jego rodziny, jako dzieci Boże. Wreszcie Bóg powołuje nas do szczególnego stanu życia, do daru z siebie na drodze małżeństwa, na drodze kapłaństwa lub na drodze życia konsekrowanego. Jak tłumaczył papież Franciszek, to różne sposoby realizacji planu, który Bóg ma dla każdego z nas. Planu, który jest zawsze planem miłości. Wobec powołania Pana, które może do nas dotrzeć na tysiące sposobów, także poprzez osoby, wydarzenia, zarówno szczęśliwe, jak i smutne, niekiedy nasza postawa może być odmowna, ponieważ wydaje nam się ono sprzeczne z naszymi aspiracjami albo bojaźni, ponieważ uważamy je za zbyt wymagające i niedogodne. Ale powołanie Boga jest miłością i odpowiadamy na nie jedynie miłością. Ojciec święty wyraził swoją bliskość z mieszkańcami Indonezji dotkniętymi silnym trzęsieniem ziemi. Zapewnił o swojej modlitwie za zmarłych, rannych i tych, którzy stracili swoje domy i pracę. I w tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.